W Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, czytamy: Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. A z kolei w Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, czytamy: Jeden ze złoczyńców rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Na wzgórzu Golgoty stały trzy krzyże. Dwóch złoczyńców, których winę udowodniono, zostało skazanych na ten okropny rodzaj egzekucji. Trzeciego ze skazanych sędzia Piłat trzykrotnie uznał za niewinnego. Mimo to również został ukrzyżowany. Bóg w swojej wielkiej miłości tak to zaplanował. Pan Jezus miał umrzeć za grzeszników, aby na podstawie tej ofiary móc im zaoferować łaskę i przebaczenie. Dwóch złoczyńców złorzeczyło Panu Jezusowi Chrystusowi, pomimo że znajdowali się w obliczu śmierci. Obaj widzieli Jego zachowanie i słyszeli słowa: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak jest napisane w Ewangelii Łukasz, 23 rozdział. Nagle, zupełnie nieoczekiwanie, jeden z nich opamiętał się i uznał za winnego, jednocześnie zaświadczając o niewinności Pana Jezusa Chrystusa. Ten złoczyńca był przekonany, że Jezus to przyobiecany król, wtedy wprawdzie ukoronowany koroną z cierni, ale w wierze widział go w jego królestwie. Z tego też powodu poprosił, aby o nim wspomniał, gdy będzie w raju. Odpowiedź cierpiącego Zbawiciela wciąż obowiązuje i jest w mocy. Dziś będziesz ze mną w raju. Pierwszą osobą, która po śmierci Pana Jezusa mogła przebywać tam razem z Nim, był ten ułaskawiony złoczyńca. Gdzie zaś otworzył swoje oczy ten drugi? W miejscu męki. Jakże wstrząsająca to myśl. Czy miłość Pana Jezusa poruszyła już także twoje serce? Nie pokładaj swojej ufności w tym, że podobnie jak ten jeden ze złoczyńców nawrócisz się krótko przed śmiercią. Na taką okazję nie może liczyć nikt, kto świadomie odsuwa od siebie podjęcie dzisiaj tej decyzji. Pójdź do Jezusa, pójdź dzisiaj doń. On tak jest blisko, wyciąga dłoń. Głos Jego usłysz, dopóki zwie, łaskawie wzywa cię. Pójdź do Jezusa, pójdź dzisiaj doń. On tak jest blisko, wyciąga dłoń. Głos Jego usłysz, dopóki zwie, łaskawie wzywa cię.